No dziś dzień po maturach, to znaczy po maturze z matematyki. Dzisiaj chciałem Wam pokazać rozwiązanie już tak na żywca zadania numer 7. O, tyle jest 7 z matury zaawansowanej, ponieważ no właśnie ogłosili je na necie i wydało mi się ciekawe. To jest tam, że trzeba wykazać taką proporcję. Nie powiem, co się wczoraj działo z moim filmem, nakręcony o 15, potem cały zespół, wszystko pracował w ogóle, no prawo Murphy'ego, zepsuł się po prostu komputer zupełnie, przestał działać, no i dlatego film się ukazał w nocy. No, każdy ma jakieś przygody przy maturze, nie? Myśmy też mieli. Dobra, co robimy z tym zadaniem? Nie będę go przerysowywał, tam jest trójkąt równoboczny, w to jest wpisany okrąg, a właściwie to półokręgu. No i są podane tam dwie odległości, a musimy wykazać pewną proporcję między dwoma innymi. Ja sobie to już policzyłem, no i wyszło mi tak, że po prostu da się obliczyć długość jednego i drugiego boku i proporcje z tego zrobić. Bo czasem są takie zadania, że nawet nie możemy, że nie będziemy znać bezpośredniej długości danego boku, ale proporcje da się wyliczyć. Tu było jeszcze łatwiej. Dobra, ja proponuję, żeby sobie ten rysunek przerysować trochę inaczej. Zrobię tak. Tu będzie punkt ten, który się wtedy nazywał, nie mam teraz oznaczeń oryginalnych, chyba A. Tu była góra, tu było to duże C. Tu gdzieś była ta prostopadła i to jest ten punkt F. No i muszę sobie zapalić komputer. Tak, to jest punkt, który nazwali tam M. Ten punkt. Piszę to z daleka, bo ten. I ja sobie tutaj pooznaczałem troszkę inaczej. Tu jest taki promień. To będzie R i to będzie R. To niech będzie podstawa. To niech będzie bok A, żeby było łatwo. A to może być tam bok C, ale to nie będzie specjalnie przydatne. Tu jest pewien kąt alfa i wtedy tu jest też ten sam kąt alfa. To już nie jest ten sam kąt, nie? To trzeba uważać. Od czego zacząłem? Zacząłem po prostu zauważać trójkąty podobne i wypisywać sobie pewne proporcje z nich wynikające. Na pewno no ten trójkąt prostokątny oparty na takim kącie jest podobny do takiego trójkąta prostokątnego, bo ma ten sam kąt. Prawda? Wobec tego tak, co tu jest proporcjonalne do siebie? Na przykład tak, przy prostokątna do przeciwprostokątnej, no to powiedzmy, że A do P, a P nie B. Ma się tak, jak z kolei w tym dużym, przy do przeciw. To całe niech to będzie H. P do H. Do przeciwprostokątnej, źle piszę. Ta przeciwprostokątna, nie do przeciwprostokątnej, to jest 6. Więc tutaj mamy 6. No to z podobieństwa tych trójkątów. Przyda się też drugie równanie. A do R, czyli przyprostokątna do przyprostokątnej. O, A do R. W tym dużym trójkącie wobec tego to będzie właśnie jak P do całego H. P do całego H. A nas generalnie interesuje, no interesuje nas proporcja A do C, ale to do niej jeszcze chwilka. Dobra. I jeszcze trzeba zauważyć coś takiego, że stwierdzenia Thalesa, tu jest taka równoległa linia do tej i tu mamy proporcję z punktem o nazwie tam K, że 2 do 6 ma się tak jak ten kawałek do tej całości. Czyli
jakby to zapisać teraz? R do H, R do całego H ma się tak jak 4 do 6. No tu jest zdecydowanie 4, a tu jest, znaczy, sorki. Tu postawimy kreskę i w tym momencie tu jest 4, tu jest pozostałe 2, bo to mamy podane w zadaniu. Wobec tego ta proporcja jest taka sama, nie? 6 do 2. Właściwie no, do 4, bo tu jest R4. Taką mamy proporcję. I teraz co my z tego wszystkiego możemy zrobić? To się da przekształcić na analogiczną postać, bo to jest przecież proporcja, czyli właśnie R do H ma się tak jak A do P. Nie? A R do H to jest po prostu 4 do 6. Wobec tego można powiedzieć, że wyliczę sobie tutaj, chodzi nam tutaj o A, wobec tego wyliczę sobie P na podstawie A. Czyli stąd wynika, że P równa się cyk, cyk, 2 trzecie A. 3 drugie A. Nie? I teraz zobaczcie, te informacje, no trochę jest cienia, ale no niestety mam tutaj słońce, bo jest dzień. Te informacje wstawiam do tego, do tej proporcji, gdzie już mamy jedną stałą i gdzie występuje tylko A i P. Jak to wstawię, to dostaniemy już po prostu wartość A. Dobra, A zostawiamy jak było. P to jest 2 trzecie A, 3 drugie A. Proszę bardzo, 3 drugie A równa się tu znowu 3 drugie A przez 6. Dobrze. Poredukujemy tutaj różne rzeczy. To w sumie da nam 2 trzecie, no bo to A się tu skróci. No A nie jest zerem. A jak jest, to trudno. To znaczy, że się spieszyłem i mi się pomieszało. Tu jest tak, 3 drugie przez jeszcze 6. Napiszmy sobie to. 3 drugie tutaj, tu razy 6 i jeszcze jest A z tej strony. Cyk, cyk, tu poleci, z tego zostanie 2. Dobra, czyli jeszcze razy 4 wszystkie strony to jest tak, że 8, 2 razy 4 jest 8, 8 trzecich równa się A. No i proszę Państwa, no, nie chcieliśmy konkretnie tego A, bo to nie jest nam niezbędnie potrzebne, ale nawet A nam wyszło konkretnie liczbowo. No to teraz tylko coś takiego, że całe 6 składa się z tego A i z tego nazwałem to C. 6 to jest długość odcinka, nie? Czyli 8 trzecich plus C równa się 6. No tu trzeba troszkę algebry porobić jednak. Dobra, no więc C równa się 6 odjąć 8 trzecich. Tu już dalej to pociągnę. Dobrze mówię, odjąć, prawda? Tak. W częściach trzecich to jest 18 trzecich minus 8 to jest 10 trzecich. No i tam ostatecznie trzeba podać co? Trzeba podać AM, czyli to, czyli A do C. Dobra. No to już tu. A do C. A już wiemy, że jest 8 trzecich, a C jest 10 trzecich. No oczywiście, jak to tam wszystko porobimy, 8 przez 10, czyli 4 do 5. No i to należało wykazać. Oczywiście tam się można było jeszcze troszkę pogubić, bo można było jeszcze korzystać z tego, że ten trójkąt jest też podobny do tego, ale zauważcie, że w tym momencie też to próbowałem, ale wtedy wychodziło nam to, że dostajemy jakby własność iloczynu A razy C, a nie ma proporcji A do C. Więc to tam porzuciłem tę ścieżkę, ale generalnie tak to wychodzi, nie? Jedno podobieństwo, no to jedna proporcja, drugie podobieństwo, no, tych samych trójkątów, druga proporcja i dodatkowo jeszcze spostrzeżenie, że to R to jest to samo co to R oczywiście,
Jak widzicie obrazek, to po prostu to widzicie. No. I w związku z tym proporcja to do tego ma się tak jak to do tego, czy też to do tego. I ta dodatkowa informacja, nie? Czyli jedna, druga i trzecia formuła i dzięki nim wszystkie te rzeczy mogliśmy wyliczyć dokładnie i proporcja wyszła 4 do 5. No i tyle. No, chyba za chwilę to wrzucę, bo tego chyba jeszcze nie ma na necie i zobaczymy, czy jakieś jeszcze zadanko tam było z kombinatoryki, coś. Zadanie z tym optymalizacyjne było po prostu takim rzemiosłem, nie? Znaczy trzeba było sformułować tą odpowiednią funkcję drugiego stopnia, zbadać tam jej przebieg. Było za 7 punktów. Dobra, na razie to wrzucam.